Sudoku to jedna z najbardziej popularnych łamigłówek, których zasady są bardzo proste i która wymaga logicznego myślenia, ale nie wymaga skomplikowanej wiedzy matematycznej. Zabawa polega na tym, żeby w pustych polach wpisać brakujące cyfry od 1 do 9, ale wpisać je tak, żeby w każdej kolumnie, w każdym rzędzie i w każdym bloku 3 na 3 znajdowały się wszystkie cyfry od 1 do 9. Sudoku wymyślili dawno temu Japończycy, i z jednej strony jest to doskonała zabawa. Istnieją też wersje bardziej udziwnione, z przekątnymi albo z dodatkowymi obszarami dziewięciopolowymi, ale z drugiej strony jest to rzecz czysto matematyczna, wymaga od nas umiejętności dedukcji, jakie cyfry wpisać w kolejno uzupełniane pola. Zacznijmy od klasycznej planszy sudoku, takiej bez żadnych udziwnień typu przekątne czy dodatkowe obszary dziewięciopolowe. Możecie znaleźć mnóstwo takich plansz w książkach sudoku albo w sieci. Możemy oczywiście zacząć rozwiązywanie w dowolnym miejscu łamigłówki, czyli od dowolnego pustego pola. Możemy zacząć od uzupełniania konkretnej kolumny, wiersza lub konkretnego bloku 3 na 3. W każdym z nich muszą znajdować się wszystkie cyfry od 1 do 9. No to do dzieła. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, jaką cyfrę powinniśmy wpisać w pole oznaczone gwiazdką. Być może stwierdziłeś, że należy wpisać jedynkę. Bardzo słusznie. Sama ta obserwacja nie jest jednak jeszcze matematyką. Matematyką jest dopiero uzasadnienie, że w to miejsce faktycznie możemy wpisać jedynkę, czyli że na pewno w rozwiązaniu tego sudoku w tym miejscu znajduje się właśnie jedynka i nie ma innej możliwości. Zobaczmy, jak takie uzasadnienie mogłoby wyglądać w tym przypadku. Zasada sudoku brzmi: W każdej kolumnie, rzędzie i kwadracie 3x3 wpisane są wszystkie cyfry od 1 do 9, czyli każda z cyfr od 1 do 9 w kolumnie, rzędzie i bloku 3x3 może wystąpić tylko raz. Przeanalizujmy najpierw kolumnę, w której znajduje się gwiazdka. Patrzymy na kolumnę czwartą i widzimy, że jedynki w niej nie ma, a to znaczy, że musimy jedynkę w czwartej kolumnie gdzieś wpisać. Kolejne pytanie: Czy możemy wpisać jedynkę w czwartej kolumnie w dowolny sposób, czyli w dowolnym z pustych pól czwartej kolumny, czy w czwartej kolumnie jedynkę jako pierwszą liczbę możemy wpisać tylko w polu oznaczonym gwiazdką? Tutaj nie możemy wpisać jedynki, bo w trzecim wierszu byłyby dwie jedynki. Tu nie możemy wpisać jedynki, bo w piątym wierszu byłyby dwie jedynki. Tu i tu też nie możemy wpisać jedynki, bo w dolnym bloku byłyby dwie jedynki. Jedynym polem w czwartej kolumnie, w które możemy wpisać jedynkę, jest zatem pole z gwiazdką. Moglibyśmy zakończyć na tym, odpowiedź na pytanie wyjaśnij dlaczego, bo już uzasadniliśmy, że jeżeli istnieje poprawne rozwiązanie tego diagramu, to na pewno w tym rozwiązaniu jedynka w czwartej kolumnie znajduje się w polu z gwiazdką, gdzie indziej nie może się znajdować, a w każdej kolumnie jedna jedynka musi być. Ale być może nie jest to jedyny sposób, w jaki można uzasadnić możliwość wpisania w to miejsce jedynki. Tak jak w matematyce, może istnieć wiele sposobów udowodnienia tego samego twierdzenia. Spróbujmy przeprowadzić inne rozumowanie. Sprawdziliśmy tylko jedną z trzech reguł sudoku: sprawdziliśmy kolumnę, w której znajduje się gwiazdka, a możemy też sprawdzić analogicznie wiersz i blok 3x3, w którym znajduje się pole z gwiazdką. Popatrzmy na pierwszy wiersz. Na pewno musimy w nim wpisać jedynkę, bo nie ma w pierwszym wierszu jedynki, a w każdym wierszu musi być jedna jedynka. Jeżeli analogicznie jak w czwartej kolumnie sprawdzimy, w których pozostałych polach pierwszego wiersza moglibyśmy wpisać jedynkę, to tu nie możemy, bo w pierwszym bloku już jest jedynka, tu nie możemy, bo w szóstej kolumnie już jest jedynka i tu też nie możemy, bo w ostatniej kolumnie też już jest jedna jedynka. Pozostaje kolumna piąta, w której nie ma jedynki, i w związku z tym moglibyśmy ją tutaj wpisać, ale jeżeli przyjrzymy się dokładniej piątej kolumnie, a właściwie tej jej części, która znajduje się w środkowym bloku, to ponieważ jedynka w ostatniej kolumnie jest również jedynką w piątym wierszu, czyli nie możemy już w piątym wierszu wpisać żadnej innej jedynki, a środkowy blok nie ma jedynki i musimy ją gdzieś w środkowym bloku umieścić. To w środkowym bloku zostają do wpisania jedynki tylko te dwa pola, a obydwa te pola znajdują się w piątej kolumnie, w którymś z tych dwóch pól znajdzie się jedynka i to będzie jedyna jedynka w tej kolumnie. Ponieważ takie są reguły gry. Więc to pole również odpada. A zatem w pierwszym rzędzie musimy wpisać w jedno z pustych pól jedynkę i jedynym polem, które nam to umożliwia, jest pole z gwiazdką. I jeszcze jedno rozwiązanie ostatnie. Zachęcam do zatrzymania wideo i próby samodzielnego znalezienia tego uzasadnienia bazując na podświetlonych polach. Sprawdźmy ostatni warunek sudoku. Zapomnijmy o tym, że pole z gwiazdką leży w czwartej kolumnie, i o tym, że leży w pierwszym rzędzie, i skupmy się na tym, że leży ono w górnym środkowym bloku 3 na 3. W bloku również każda z cyfr musi wystąpić tylko jeden raz. W górnym środkowym bloku nie ma jedynki więc musimy ją wpisać tutaj albo tu albo tu albo tu albo tu albo tu analizując wszystkie jedynki w tym diagramie ważne z punktu widzenia tego bloku możemy znowu dojść do wniosku że jedyne pole w górnym bloku to pole z gwiazdką oprócz samej matematyki związanej z uzasadnieniem dlaczego w kolejnych krokach musimy wpisywać dane cyfry w konkretne pola Sudoku kryje również niemało pytań głębszej matematycznej natury. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo cel tego filmu jest inny, ale jeżeli jesteście ciekawi, to zastanówcie się sami lub sprawdźcie w sieci, czy każda plansza ma rozwiązanie i czy tylko jedno, co ma z tym wspólnego Euler albo jak komputerowo generować takie łamigłówki. Zgodzicie się, że jeżeli wpisać tylko jedną liczbę, to rozwiązań będzie zapewne wiele. Ale można też ułożyć cyfry w taki sposób, jest ich tu 18, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że rozwiązań jest wiele, bo jest dużo pustych pól, a tak naprawdę rozwiązanie jest tylko jedno. Z drugiej strony, w tym diagramie znajduje się 77 cyfr, a zadanie ma dwa różne rozwiązania. Okazuje się, że jeżeli cyfr jest więcej niż 77, to sudoku nie może mieć dwóch różnych rozwiązań. Wtedy bowiem jedno z co najwyżej trzech brakujących pól jest jedynym brakującym polem w swojej kolumnie lub wierszu, więc możemy je łatwo uzupełnić lub stwierdzić brak rozwiązań. To samo możemy uczynić z pozostałymi pustymi polami. Z drugiej strony, jeśli sudoku ma mniej niż 17 cyfr, to nie może mieć jednoznacznego rozwiązania. Dowód tego faktu jest trudny i został opublikowany dopiero w 2012 roku. Jak widać, nawet niewinna logiczna łamigłówka może być podstawą do poważnych matematycznych badań, co jest jedną ze wspaniałych zalet tej nauki.